jeżeli chodzi o obecne wykorzystanie terenu w części północnej, znajdują się takie nieformalnie wykonane miejsca parkingowe. W części południowo-wschodniej mamy w zasadzie teren porośnięty samosiejkami, takimi dosyć niskiej wysokości. Jeżeli chodzi o ustalenia studium dla tego terenu, mamy tutaj wyznaczone tereny zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej, jako kontynuację funkcji, która się znajduje na tym całym narożniku ulicy Nadbystrzyckiej i ulicy Muzycznej. Obecnie obowiązujący plan pokazuje dla tego terenu, ustala dla tego terenu przeznaczenie pod UB, to są usługi komercyjne i w terenie tym nie było wyznaczone tutaj żadne nieprzekraczalne linie zabudowy. Tutaj mamy kilka zdjęć na teren. Jak widać, ta roślinność jest stosunkowo niska w chwili obecnej. To jest bardzo mały teren, dlatego tak troszeczkę te rysunki są średnio czytelne. Tutaj mamy nałożenie tego planu poprzedniego i planu obecnie przez nas pokazywanego projektu. Wskazujemy, że każdy bezpośredni rysunek. Dla terenu tego wskazujemy realizację ciągu pieszej jednego tutaj wzdłuż istniejącego budynku i wzdłuż granicy południowo-zachodniej tego terenu. To jest 5-metrowy ciąg pieszej jezdny. Ten teren będzie dodatkowo służył obsłudze terenów mieszkaniowych znajdujących się po południowej stronie od przedmiotowego terenu oraz dla terenu związanego z gazownictwem, który się znajduje tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie terenu. Na samym terenie dopuszczamy funkcję usługową, znaczy ustalamy funkcję usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. Wyznaczamy też fragment pod realizację parkingów. Jeżeli chodzi o parametry zabudowy, podstawowe parametry badań zabudowy to jest 40% powierzchni zabudowy, minimum 25% powierzchni biologicznie czynnej, 12 metrów wysokości i nie więcej niż 3 kondygnacje. Jednakże dajemy dodatkowe możliwości zabudowy, powiększenia, zmniejszenia, zmienienia tych wskaźników. W przypadku realizacji dachu zielonego na minimum 50% powierzchni dachu i przy zastosowaniu jednoczesnym na minimum 25% powierzchni ścian elewacyjnych pionowych ogrodów i dodatkowo jeszcze przy zastosowaniu rozwiązań zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie własnej działki budowlanej. Jak te wszystkie trzy elementy się spełni, no to dopuszczone są inne parametry zabudowy. Dopuszczamy zwiększenie powierzchni zabudowy do 45%, zmniejszenie wymaganego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej do 15% i w północnej części budynku na 50% tego budynku, obrysu tego budynku, pozwalamy na zwiększenie wysokości zabudowy do wartości nie więcej 16 metrów i nie więcej 4 kondygnacje zaciemne. Czyli tu pozwalamy również na zwiększenie funkcji mieszkaniowej, która jest ustalona na maksimum 50%, do zwiększenia jej do maksimum 65% przy spełnieniu tych trzech warunków, czyli wody opadowe na własnej działce, 50% powierzchni daków zielone i 1/4 ścian zielona. Jeżeli chodzi o wskaźniki parkingowe dla tego terenu, podstawowym wskaźnikiem przy realizacji zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, gdyby taka zabudowa powstawała w tym terenie, no to jest 1,3 i dodatkowo jeszcze jest taki zapis, że w przypadku realizacji tej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 10% miejsc parkingowych trzeba więcej niż te wynikające z bilansu. Czyli na przykład jeżeli bilans policzy, że potrzebne jest 100 miejsc parkingowych, no to jeszcze trzeba dodatkowo 10 miejsc parkingowych otwartych, ogólnodostępnych tutaj w tym rejonie.
że pozostałe osoby są zainteresowane innymi obszarami, więc pozwólcie Państwo, że ja się powiem. Bzdura, bzdura, jeszcze raz, bzdura to najdelikatniej powiedziane, staram się dyplomatycznie jeszcze to jakoś określić. Szanowni Państwo, promowa wstawiana w środku miasta celem zadowolenia określonych osób, określonych podmiotów gospodarczych. Przecież tam już zabudowa ogólnie rzecz biorąc istnieje i ja mam naprawdę duże wątpliwości, co Państwo robicie. Ja nie mogę się od iluś lat dopuścić sporządzenia miejscowego planu na Brodkowa, na Zęborzyc, na Kłuska, na Abramowic, na Dziesiątej. Wychodzi, że 50%, czy tam 40 par, tak, bo jesteśmy powyżej 50-40% mamy niepokrytych planach. A co w tym momencie ja widzę? Proszę bardzo, opracowywanie dokumentu na potrzeby określonych osób, które mają w tym biznes. Mają w tym normalny biznes. Ja bardzo bym serdecznie Was prosił, żebyście troszkę więcej czasu jako zespół planistyczny, przepraszam, bo to ja wiem, że prezydent rządzi i niekoniecznie to powinno być do Was, ale pomóżcie ludziom, którzy mają problem z odbiorem szamba na ulicy Bór, gdzie to już jest procedowane od roku 2015, i ludzie, znowu przychodzi zima, przyszły już deszcze i znowu szambiarka nie mają odjeżdżać. I nie można wykupić kawałka lasu, tylko i wyłącznie dlatego, bo nie ma planu, etc., etc. A co tu widzę? Tu widzę dokładnie spełnianie wszelkich zachcianek ze strony deweloperów. Kolejny pomidor, kolejna plomba. No nie, no proszę Państwa, no w samych założeniach pewnie też temu protestowałem przy przystąpieniu rozporządzenia zmiany planów. No tutaj widzimy, że te granice zabudowy są wyśrubowane po prostu do granic możliwości. Mnie naprawdę zastanawia, czy osoby mieszkające w pobliżu, czy o tym wiedzą, czy nie wiedzą, że tam jeszcze ma powstać kolejny blok. Pewnie nie wiedzą. No mówię szczerze, Szanowni Państwo, poświęcamy czas, energię zupełnie nie tam, gdzie jej potrzeba. Apeluję naprawdę. Wszystko wokół Zalewu Zemorzyckiego, czy zdecydowana większość jest bez planu. Od 2015 roku, jak uchwała została podjęta, czy tam 16, siedziałem wtedy bardzo, bardzo mocno. Minęło już ładnie parę lat i teraz co widzę? Widzę w trybie natychmiastowym zmianę planu dla Europy. No nie, proszę Państwa, mojej zgody jako radnego na to nie ma. Wiem, że mogę podupłać nóżkami, bo to nie ja, tylko prezydent, ale chciałem to po prostu wypowiedzieć, bo nie podoba mi się to, co w tym momencie widzę. Dziękuję, nie mam uwag. Dziękujemy za komentarz. Ktoś z Państwa jeszcze w tym temacie chciałby? Nie widzę, to przejdziemy teraz do kolejnego tematu. To jest rejon ulicy Leszka Czarnego.